Witamy po przerwie. Przypomnę tylko, że dzisiaj mówimy o naszej 10-letniej współpracy z Katolickim Radiem Zamość i gościmy na antenie absolwenta zespołu szkół Michała Kurka, niegdyś ucznia, a dzisiaj aktora teatralnego i filmowego. Zaś uczniowie lubaczowskich szkół średnich pytają, jak można zostać aktorem. Michał, kiedy ty podjąłeś decyzję, że chcesz zostać aktorem i występować czy w filmie, czy w ogóle na deskach teatru? To było tak, jak mówiłem, że na konkursach recytatorskich wszyscy gdzieś tam mówili, że chcą spróbować. Mówię o tych osobach, które były w liceum, ponieważ konkursy recytatorskie, to których powiedziałem, te ogólnopolskie festiwale są 16+. To znaczy, że na przykład ze mną rywalizowała jednocześnie 94-letnia kobieta. Do dzisiaj to wspominam. Ale jeżeli ktoś był w klasie tej maturalnej, to mówiło się, że dobra, zdaję, spróbuję, jak nie, to coś innego. I faktycznie wtedy pomyślałem, że będę zdawał, ale tak do końca nie wiedziałem, czy to jest dla mnie, czy na pewno chcę. Natomiast jak miałem szansę, bo zdobyłem nagrodę, byłem laureatem ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego, to jest najstarszy tego typu konkurs w Polsce i w Europie. Towarzystwo Kultury Teatralnej, które jest organizatorem, ja teraz też jestem w tym towarzystwie, organizuje taki koncert laureatów OKR-u i on jest właśnie w Teatrze Polskim w Warszawie realizowany. Zawsze w jesieni. I ja mogłem wystąpić na deskach tego teatru wtedy w drugiej klasie liceum po raz pierwszy i wtedy sobie powiedziałem, że chcę wykonywać ten zawód i że chciałbym wrócić do tego teatru kiedyś i żeby to był mój dom. I marzenia się spełniają. 10 lat to trwało, ale tak. Jak to mówią, że kiedyś słyszałam, że marzenia się nie spełniają, tylko marzenia należy spełniać. I proszę bardzo, można? Można. Można. Dokładnie. Jak wiemy, bycie aktorem to jest nie lada wyzwanie. Czy masz jakieś rady, które byś chciał udzielić dzisiaj tym osobom obecnym tutaj, jak i też słuchaczom naszej, tutaj co prawda, naszego radia, które mogłyby się przydać na przykład, nie wiem, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z lepszą dykcją. Ja zawsze mówię, że rady Michała Kurka są dobre dla osób znajdujących się na liście i na tej liście jest napisany tylko Michał Kurek. Myślę, że każdy ma swoją drogę i każdy ma jakąś taką swoją historię, którą powinien realizować. Na pewno, co mógłbym powiedzieć od siebie, to, że najważniejsza jest odwaga na samego siebie. Ja to tak nazywam. Nauczył mnie tego profesor Wiesław Komasa na swoich warsztatach, że ta odwaga tego, co siedzi nam w głowie, tych planów, realizacja tych planów, kroków, które chcielibyśmy podjąć, to jest według mnie ważne. A jak sobie radzić ze stresem? Myślę, że pewność siebie też go eliminuje. Jeśli wy w siebie uwierzycie, to wtedy wszystko będzie wychodziło zdecydowanie łatwiej. Zawsze pojawia się jakaś trema, zawsze pojawia się jakiś stres, ale im bardziej stajemy się profesjonalni i zawodowi w tym, co robimy, tym myślę, że ten stres jest mniejszy, a już na pewno jest mobilizujący, a nie pożerający. I to jest słowo młodego człowieka. Dziękujemy za te rady, bo to rzeczywiście bardzo istotne. I podejrzewam, że nawet wielu młodych ludzi może myśli o tym, ale nie do końca chce, czy ma odwagę ujawnić takie swoje marzenia, bo może zostać wyśmianym na przykład. A tutaj mówisz o tym, jak to było. Wiele trudności, owszem, ale jednocześnie chęć sprostania tym wymaganiom, jak widać, daje efekt. O co jeszcze, kochani, chcecie zapytać Michała? Bo myślę, że naprawdę warto, bo to Michał właśnie małymi kroczkami zaszedł z Lubaczowa do Warszawy, jakby na to nie patrzeć. Zastanawia mnie również fakt, jak twoi rodzice zareagowali na twoją decyzję o średniej szkole aktorskiej, bo znaczy już studiach aktorskich. To jest już jakby to, co chcesz robić przez całe swoje życie. Ojej. Michał się uśmiecha. Nie, bo powiem szczerze, że to nie było łatwe dla nich. Tak mi się wydaje. Ja pamiętam, jak do liceum chciałem pójść, do klasy teatralnej, bo kiedyś też taka była. To już wtedy łapali się za głowę. Pamiętam, że byli gotowi zrobić wszystko, żebym ja tylko tam nie poszedł. Moja mama, która pracowała wtedy w zespole szkół, miała nadzieję, że ta klasa po prostu się nie zbierze i że ona się nie pojawi, że nie będzie tej klasy. Czyli jednym słowem, twoje marzenia nie były marzeniami rodziców. Kompletnie nie. Oni zawsze chcieli, żebym poszedł na medycynę, dlatego że, może nie na medycynę, inaczej. Chcieli, żeby to był praktyczny zawód, bo tak. Mówili cokolwiek, umiesz matematykę, umiesz to, umiesz tamto, wybierz sobie, idź na przykład na politechnikę. Natomiast ja wiedziałem, że ja tam